Cześć, tutaj Hilpitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karier Leeds United. Czas na drugi odcinek trzeciego sezonu. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się podobał, że to co się dzieje od początku tej trzeciej kampanii robi robotę. No, niestety za nami jest już pierwszy przegrany mecz, ale. To był dopiero sparring. O, a tu ciekawostka, bo ostatnio promowaliśmy tego młodego gościa i od razu znalazł swojego nabywcę. Szczerze, nie pogardzę 2 milionami. Zawsze się może na jakiegoś piłkarza przydać. Pisaliście też w komentarzach, zauważyłem, że może powinienem zamiast tego Wendela kupić prawego obrońcę. No, jest to jakieś rozwiązanie, bo Jonjoo Ken jest następnym zawodnikiem, którego miałem w planach upgrade'ować. Ale z kolei, czy to jest taki mus? Czy ten Jonjoo Ken jest taki zły? No, 81 rating. Jeżeli ktoś na początku serii powiedziałby mi, że mój najgorszy piłkarz w zespole w pierwszej 11 będzie miał taki rating, to bym powiedział okej. Może być, nie? Czas rozpocząć ligę. Tak się nam wylosowało, że pierwszym naszym rywalem będzie Manchester City. I już widzę ciekawostkę w składzie Manchesteru City, gdyż na ataku wychodzi Anthony Martial, który już drugi raz w tej karierze zmienił klub. Wrócił do Manchesteru, ale nie do tej czerwonej części, do tej błękitnej części. Do obywateli. A poza tym na obronie jest Alderweireld. Także takim składem wychodzą nasi przeciwnicy, a my gramy to, co funkcjonowało najlepiej w poprzednim sezonie. Jeszcze nasz nowy Wendel musi trochę poczekać. I przenosimy się na Elland Road, czas otworzyć sezon 2022-2023, tak, dobrze mówię? Dobrze mówię, to jest trzeci sezon naszej kariery. I Martial w ataku Manchesteru City. No, wiele transferów widziałem, ale takiego nie przewidziałem. No cóż, z Manchesterem City idzie nam ostatnio całkiem w porządku. Zdecydowanie lepiej niż z Liverpoolem. Więc wypadałoby w tej pierwszej kolejce od razu zaznaczyć się, że my w tym sezonie walczymy o Mistrzostwo Anglii. Uwaga, pole karne, Sterling! Nie, to przepraszam, Martial! Oszukał nas Ødegaard tym zachowaniem w polu karnym, no i błyskawicznie Manchester City obejmuje prowadzenie, no a gola strzela ich nowy napastnik. Naprawdę dziwnie to wygląda, no ale taka jest sytuacja. Zobaczmy, Martial podaje do Ødegaarda, ten błyskawicznie się odwraca, no i Koch, będący za plecami Martiala, musi tylko patrzeć jak Francuz strzela gola. Kent, o, dobra szansa teraz dla Dorleya. Tylko brakuje wsparcia w polu karnym, ale jest teraz już Ryan Kent. Zablokowany Anglik. Przyspiesza. Kent, Moder. Utrzyma się przy piłce, jest pole karne. Rodrigo, musi być uderzenie i jest oczywiście kolejny gol tego piłkarza w tej karierze. No kto inny mógłby otworzyć strzelanie ligowe jak nie Rodrigo Moreno. Ale dobrze tam zaprezentował się przede wszystkim Moder. Popatrzcie, tutaj wytrzymał presję i idealnie podał do Rodrigo, który z pierwszej piłki pokonał Edersona. No i mamy koniec pierwszej połowy, na razie podział punktów się zapowiada. 1-1, druga połowa musi być lepsza. Ødegaard, niedobrze. Nie możemy dać się teraz minąć zawodnikom Manchesteru. Daliśmy się minąć, ale na całe szczęście broni nas Handanović. Kowalenko, dobre teraz podanie. Świetne, jeszcze lepsze podanie do Kenta. Ten ma dużo miejsca, Ryan Kent. Kent wykłada piłkę Rodrigo Moreno. 2-1 i dublet Hiszpana. No on się nie zatrzymuje. On chce kolejny sezon z rzędu strzelić ponad 30 bramek w sezonie. No ale tak naprawdę on sam te akcje w dużym stopniu wypracował. Idealnie wypuścił na wolne pole Kenta. Kent, cyk, zwód. No i to było dla Rodrigo formalnością. 2-1. No i nie możemy teraz odpuścić tej akcji! Nie, nie, nie. Raheem Sterling, 2-2. Już myślałem, że tam zdąży ten Kenny go tam uprzedzić, ale niestety, no. Nie wyprzedził go. No i mamy gola. Ach, no. Zabrakło bardzo niewiele. No ale mamy przynajmniej wejście z ławki teraz kogoś. Mamy Wendela, Harrisona i Morelosa. 5 minut zostało, zobaczymy czy to da efekt. Morelos. Szansa teraz, Morelos! Pierwsze wejście ofensywne tego zawodnika i gol! Znowu prowadzimy, tak jest.
Jak niewiele brakuje, żeby zdobyć gola. Wystarczy świeży zawodnik na ostatnie 5 minut. Stoperzy nie wiedzą, o co chodzi. Świetne zagranie, ależ to wyważył teraz Kowalenko. To nie było łatwe, ale wyważył to idealnie Ukrainiec. No i Morelos też otwiera swoje konto strzeleckie. Jeszcze Koch wchodzi w rozegranie tej akcji ofensywnej. Proszę, Morelos dostaje piłkę. Może to zakończyć. 4-2. Wygramy ten pierwszy mecz tego sezonu. Mamy 3 punkty w meczu z Manchesterem City. Morelos potrzebował 5 minut, żeby zdobyć 2 bramki. No co za wejście smoka, no ale ustawienie stoperów niezbyt błyskotliwe. Ja tego nie oceniam jednak. 4-2. Mamy to. No i tak, mamy to, proszę Państwa. 4-2. Manchester City już myślał chyba, że ma przynajmniej punkt. A to niespodzianka. Wprowadzamy zawodników i oni robią nasze bramki. Tak jest. I od razu przenosimy się na arenę Superpucharu Europy. Zespół Juventusu kontra Leeds United. No, kto by się spodziewał, że Leeds kiedykolwiek w takim zestawieniu będzie występować, no ale jest. A ja widzę, że gra świetnie dobrała stroje tego meczu. Mam nadzieję, że będziecie mogli je rozróżnić i ja również. No ale jak ta gra została zakodowana, że w ten sposób dobrała automatycznie stroje, no to ja tego nie wiem. Nieważne. Czas poznać składy obu drużyn. Oto trofeum, które zostanie przyznane zwycięzcom. No i proszę, w bramce mamy Wojtka Szczęsnego, dalej mamy Kurta Zume, De Ligta i Paulistę. Gnabry, Jorginho, Artur i Douglas Costa to środek pola wraz z Bernardiskim przed nimi, a w ataku Sigurdsson oraz Cristiano Ronaldo, więc dziwny wybór na ataku. No i do tego jeszcze na ławce mamy zawodników. Oto nasz zestaw. Melie w bramce, dalej mamy Fosu-Mensaka, Kocha, Bena White'a i Liberato, przed nimi Travis, dalej mamy Somerville'a, Alenie, Wendela i Harrisona, a na szpicy oczywiście musi być Rodrigo Moreno. I Cristiano Ronaldo rozpoczyna starcie o Super Puchar Europy. No i pierwsza sytuacja w tym spotkaniu natychmiastowo daje prowadzenie zespołowi Juventusu Jorginho. Pakuje piłkę do bramki. No ale to tak w sumie zdałem sobie sprawę, że tym samym kończymy wielki tryptyk włoski, bo w poprzednim sezonie oczywiście graliśmy już z Romą oraz z Interem. Zresztą z Interem też mierzyliśmy się w finale o puchar. Teraz przychodzi nam starcie z Juve. Także 3 włoskie najlepsze ekipy mamy odbębnione. Czekam na to, co nam da Liga Mistrzów. No i jest już 2-0. Ależ to zmieścił teraz zawodnik Juve, Artur. No, nie spodziewałem się, że to wpadnie. To nie była taka oczywista pozycja do oddania strzału, ale jak widać, można stąd zdobyć gola. Zobaczmy, zgranie głową, wejście. No i tak bardzo mocno podkręcona piłka. Naprawdę, to nie jest łatwe zadanie, ale też łatwym zadaniem nie będzie odrobienie tego dwubramkowego deficytu w tym momencie. I jeszcze będzie trzeci gol. Sigurdsson. Wszystko wpada naszym rywalom. Niestety. Teraz główka wygrana. Rodrigo Moreno. Wendel. Szansa. Rodrigo, obróć się. Ale nie ma uderzenia i nie ma nic z tego. Zagranie nad linią defensywy. Somerville, ostry kąt, ale interweniuje pewnie Wojciech Szczęsny. No i teraz Ronaldo bierze się do roboty i strzela czwartego gola. Nie no, to jest zbyt skomplikowane dla mnie. Dajcie sobie spokój, panowie. No nie, tak nie można przyjmować piłki. Co wy zrobiliście, no? I jeszcze między nogami Ronaldo pakuje gola Melierowi, no bez przesady, no. Popatrzcie, to jakie to jest przyjęcie piłki na tym poziomie, Robin Koch. Halo. Co wy zrobicie? Krótki raport z tego, co się wydarzyło w pierwszej połowie. Na skrótach pokazałem wam wszystkie strzały, jakie padły. Dokładnie. Juventus miał 5 strzałów, 5 celnych, 5 bramek. Mamy jeden strzał, ten co wybronił Wojtek Szczęsny. To może teraz. Jakaś akcja, jest podanie do Rodrigo, jest sam na sam Rodrigo Moreno. Tak jest, no, gol honorowy musi być. Oczywiście musi go strzelić Rodrigo Moreno, no bo nie ma innej opcji. Ale 1-5 to już jest co innego niż 0-5.
No, ostatnia akcja tego meczu, jeszcze nawet sędzia nie pozwolił. No i zostaliśmy ustawieni w Europie do pionu. 1-5, zderzenie ze ścianą. Już się nie mogę doczekać tego, kogo nam wylosują w Lidze Mistrzów. Ale szczerze powiedziawszy, z tym, co dysponowaliśmy, nawet jakbyśmy wyszli lepszym składem, to nie wydaje mi się, żebyśmy zagrali znacznie lepiej. Ale mamy za to świetną okazję, żeby się zrehabilitować. Druga kolejka ligowa to kolejny dosyć poważny rywal, bo Leicester City. Zobaczmy, jaki oni mają to skład. Zobaczmy w ogóle inaczej. Zanim zagramy mecz, zobaczmy, jak to wygląda obecnie na okienku transferowym. Czy jakieś wielkie transfery? No właśnie, Martial to już widzieliście. Wendel jest na drugim miejscu. Trzeci jest Osimhen do Manchester United. A poza tym Hummels do Liverpoolu. O, ciekawostka taka, bo to już kolejny stoper, którego Liverpool kupuje. Jak nie w prawdziwym świecie kompletnie. Z takich innych ważnych informacji na razie, Tagliafico trafił do Chelsea, więc Chelsea ma kolejnego świetnego obrońcę. Aguero poszedł do Herty Berlin, ale ma 34 lata. Mazraoui trafił do Arsenalu. Aller wrócił do Bundesligi. Milik wyjechał, o! I to jest dobra informacja, że nie ma Milika w Leicester. Sanchez trafił do Atletico, De Frey do Olimpiku Lyon, Torreira, Ake. Kurde, Inter się wzmocni po tej porażce. Bayern kupił byłego zawodnika Borussii. Znakomicie. I jeszcze kupił do tego Angelinho. Czy jeszcze są jakieś transfery? O, Aston Villa będzie miała Piotra Zielińskiego, wow. Także Arka Milika nie będzie, no ale wciąż jest Malen i Sergio Busquets. Aha. No dobra. Widzę, że skład jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o Leicester City. Naprawdę nie ma co się przyczepiać. Jest jakość. I jesteśmy na King Power Stadium, w centrum uwagi, jak zwykle, Rodrigo Moreno. I to jest starcie byłego mistrza Anglii z potencjalnie przyszłym mistrzem Anglii. No mam nadzieję, że to jest właśnie ten sezon. To jest ten sezon. Kiedyś kibice Liverpoolu co roku mówili, to jest ten rok. Tak mówili, aż w końcu się doczekali. My w Leeds też uważamy, że to jest ten rok. Rzut rożny dla gospodarzy. Zobaczmy, co z tego wykombinuje dośrodkowujący, czyli Felipe Anderson. Dobra, tam interwencja Kocha. Piłka jednak wraca w okolice naszego pola karnego. Klosterman, który nie należy do najbardziej zwinnych zawodników, ale tutaj naprawdę posłał dobre podanie, ale to nam stwarza szansę na kontrę, nie. Malen, Klosterman w polu karnym, Klosterman, no nie możemy dopuścić do takich sytuacji. Ech, przecież to jest prawy obrońca ich. Wycofujemy, tam już jest Kowalenko, dobre przyjęcie. Musi być dobre podanie. Też zwrotne. I Kent! Ależ to wszystko pograli, panowie. Teraz naprawdę. Czapki z głów, że to wszystko się udało, bo myślałem, że to się nie może udać. Popatrzcie. Kowalenko. Zwód, pyk. Wypuszczenie Rodrigo. Rodrigo, piętą. Kent! No i ten strzał naprawdę nie był łatwy, żeby to wszystko zmieścić. Kasper Schmeichel prostych strzałów nie wpuszcza. Teraz ładne ustawienie Liberato i błąd obrońcy Leicester City. 2-0 Rodrigo. Oczywiście, proszę Państwa, oczywiście on. No to jest już napastnik po prostu uniwersalny. To jest już nie tylko szybki biegacz, dobry dribbler, ale to też po prostu jest piłkarz, który gra z obrońcą na ścianę. I to tak dosłownie. Kopnął piłkę, jakby to było po prostu na WF-ie, na sali gimnastycznej. Gramy piłką od ściany, tym samym mijamy rywala i strzelamy gole. No i szansa na wyprowadzenie ciosu w drugą stronę, no i strzela gola Leicester City. A strzelcem jest Sergio Busquets? No ciekawostka taka. Bardzo szybko wyprowadzili ten cios kontrujący, podejrzanie szybko. I że akurat to zrobił Sergio Busquets. No cóż za przypadek. A teraz czaruje Leicester City, Malen. Nie ma faulu. Wyjdź! Handanović, dobre wyjście. I teraz konterka by się przydała, żeby dobić lisy. Mamy tutaj Somerville'a, świeżo wprowadzonego na boisko. Zmienią stronę, Kowalenko, nie! Dobre przyjęcie Kocha. Dorley. Rodrigo wpuszcza Kowalenkę. Kowalenko, Rodrigo!
oczywiście, tak, nie może być inaczej. Kowalenko plus Rodrigo równa się gol, proszę państwa, 3-1. On jest po prostu niesamowity, a dopiero się rozkręca ten zwariowany Rodrigo. Ale i tak jest, 3-1, wygrywamy ten mecz, mamy komplet 6 punktów po pierwszych dwóch meczach ligowych i jest świetnie. No i pewne rzeczy się nie zmieniają. Kolejny sezon, a na czele klasyfikacji strzelców wciąż jest Rodrigo. Ale w tym sezonie zapowiada się, że rywalizacja będzie trochę bardziej zacięta niż ostatnio, bo Kane, pierwsze dwa mecze i 3 gole od razu strzelone, także uwaga. To może być sezon Harry'ego Kane'a, ale to nie będzie łatwy sezon dla Harry'ego Kane'a, żeby pobić naszego giganta napadu, jakim jest Rodrigo Moreno. Popatrzcie na to. Ta oferta Arsenalu mówi dużo o tym, co znaczy Rodrigo w światowej piłce, ale tutaj porada jest prosta. Do 170 milionów możemy nawet oczekiwać za Rodrigo, więc my go nie sprzedamy za Chiny. Nawet jakby nam oferowali 300 milionów. To jest po prostu Rodrigo Moreno. On tutaj musi być. On jest legendą Leeds, on strzela bramki, on robi wszystko, co trzeba. Nie znajdę lepszego napastnika na świecie od niego. Nawet Ronaldo mi się nie przyda. Ani Lewandowski, ani nawet sam Mbappe. Bo Rodrigo jest po prostu Rodrigo. I tyle.